wydarzeń sportowych, wyniki, tabele, wywiady, opornickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. XIV grudnia burmistrz Obornik Tomasz Szrama zaprosił sportowców do Domu Kultury w Obiezierzu, gdzie w wyjątkowo uroczystej świątecznej atmosferze odbyła się Gala Osobowości Sportowych roku 2021. Plebiscyt sportowy ziemi obornickiej organizowany jest już po raz 29. Drugi raz w zmienionej formule, gdzie osobowości sportowe wyłonione zostały spośród zgłoszonych internetowo zawodniczek i zawodników. Dobry wieczór Państwu. Był przełom roku 1993-1994, kiedy to Tadeusz Ratajczak wpadł bardzo wspaniały pomysł, aby rozpocząć porządkowanie historii obornickiego sportu. Wówczas wydawało się to zadanie bardzo trudne i takie też było. Tadeusz zachęcił do tego swojego wychowanka Waldemara Cyranka i wspólnie 4 marca 1995 roku odbył się pierwszy plebiscyt sportowy ziemi obornickiej. Wówczas to podczas gali, która odbyła się w murach Obornickiego Ośrodka Kultury, starano się wyróżnić tych najstarszych sportowców, którzy wówczas jeszcze żyli, pamiętali wydarzenia z okresu II Rzeczpospolitej, kiedy to sport na odrodzonych ziemiach polskich, na terenie ziemi obornickiej powstawał, tworzył się, krzewił kulturę fizyczną, patriotyzm i postawy obywatelskie. Tuż już dzień po tym pierwszym plebiscycie Tadeusz odebrał mnóstwo telefonów od osób, o których nie zapomniał specjalnie, ale o których nie wiedział, że też w przeszłości ten sport uprawiali. Chwilę po pierwszym plebiscycie w głowie Tadeusza powstał pomysł, aby plebiscyt kontynuować i co roku starać się wyróżnić na początku tych zasłużonych sportowców, a z czasem sportowców z lat poprzednich, czyli zawsze z roku ubiegłego. Sportowców reprezentujących ziemię obornicką na arenach polskich, na arenach międzynarodowych, którzy swą postawą pokazują, że warto mieć marzenia, warto poświęcić się pasji i warto przez sport pokazywać młodzieży dobre wartości i cele. Dziś Tadeusza nie ma już z nami, ale pamięć o nim pozostanie w nas wszystkich na zawsze. Zwyczajem, od którego zaczynał Tadeusz te spotkania z sportowcami, było zawsze wspomnienie zmarłych sportowców, zmarłych działaczy, którzy w minionym roku odeszli, ale też pamięć o nich pozostała. Warto wspomnieć chociażby o legendzie obornickiej piłki ręcznej Zbigniewie Urbaniaku, czy o jednym chyba z najwierniejszych kibiców piłki nożnej w Obornikach Stanisławie Kubickim. Poproszę Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć Tadeusza Ratajczaka, a także wszystkich zmarłych sportowców, którzy w minionym roku nas zbyt wcześnie opuścili. Szanowni Państwo, bardzo proszę, burmistrz Obornik, pan Tomasz Szrama. Witam Państwa serdecznie. Ograniczę się z przemówieniami, bo chcemy przede wszystkim wyróżnić nasze chluby, nasze perełki, naszych bohaterów, którzy w 2022 roku dzisiaj będą nagradzani jako osobowości sportowe roku. Tak jak mówił Krzychustroka, przez pandemię nam się wszystko rozsypało. Tak naprawdę życie i kulturalne, sportowe, oficjalne zupełnie uległo przemianie przez te pandemiczne lata. Bardzo byśmy chcieli wrócić do tego, co było, bo to było dobre, stare, sprawdzone i tam czuliśmy się między innymi na gali sportowca bardzo dobrze, jak w rodzinie, jak na rodzinnym przyjęciu. I chcielibyśmy w przyszłym roku do tego wrócić. Ja chciałem bardzo podziękować Wam wszystkim, sportowcom, trenerom, działaczom, za to, że mimo tego, że wszystko się waliło w naszym kraju, w Europie, na świecie, przez epidemię, Wy wytrwaliście,
cały czas staliście na straży sportu, cały czas walczyliście, cały czas myśleliście o tym, żeby nasz nowy narybek, dzieci, młodzież i sportowcy mogli działać, mogli grać, mogli współzawodniczyć. I nawet wówczas, kiedy warunki zupełnie nie pozwalały na to, żeby jakiekolwiek życie społeczne w naszym kraju było aktualne, to wy, sportowcy, daliście radę i byliście zawsze na posterunku. I za to wam bardzo dziękuję serdecznie, że przetrwaliście i dzisiaj możemy się pochwalić wami i tym, że te lata pandemiczne nie zostały u was zmarnowane i cały czas dzieci i młodzież kształciły się, a dzisiaj będziemy przedstawiać, nagradzać i dziękować właśnie naszym osobowościom roku. Bardzo dziękuję serdecznie, gratuluję wszystkim i jeszcze przeczytam taki cytat, bardzo mi się podoba. To jest Kiliana Jorneta, biegacza. Wygrywanie to nie kończenie biegu na pierwszym miejscu, to nie jest pokonywanie innych, to jest pokonywanie samego siebie. Wygrywanie oznacza przewyższanie siebie i przekształcanie swoich marzeń w rzeczywistość. I to pasuje przede wszystkim do was, sportowców. A teraz przed nami nasza chluba, najlepsi sportowcy i nasze perełki. Przyjmijcie jeszcze raz moje najserdeczniejsze gratulacje i jednocześnie życzenia kolejnych, dalszych wspaniałych osiągnięć. A nadchodzący 2023 rok niech będzie dla państwa rokiem ambitnych celów, spełnionych marzeń i kolejnych wielkich sukcesów. Wszystkiego dobrego. A my w tej chwili przejdziemy do pierwszej kategorii. Kategoria osobowości sportowe roku 2021. Trener roku. Odczytamy nominacje. Nominowani w tej kategorii to Hubert Iracki, Sławomir Iracki i Marek Arciszewski. Bardzo prosimy o wyjście na scenę. Pana Marka z wielkie nami brawa, nie ma, do brawa, słuchajcie. Ale w imieniu pana Marka jest trener SKF KPR Sparta Obornicki, pan Tomasz Witaszak. Bardzo prosimy pana burmistrza Tomasza Szramę na scenę. Szanowni państwo, trenerem roku 2021 został Sławomir Iracki. Szanowni państwo, Sławomir Iracki, trener MMA, jego podopieczni Filip Czołg-Stawowy, Krzysztof Mendlewski, Bartosz Zawadzki, Patryk Stroiński, Piotr Dałek, Dawid Królski, Mikołaj Kwiatkowski, Michał Domagalski, Hubert Iracki oraz sam trener Sławomir Iracki z powodzeniem walczyli w 2021 roku na zawodach ringowych w kraju i za granicą, stając się niejednokrotnie pretendentami do pasów mistrzowskich. Trener roku Sławomir Iracki. Druga z kategorii, którą w tej chwili nagrodzimy, to sportowiec roku w kategorii młodzieżowej. A nominowani w tej kategorii to Zofia Rosin za wysokie miejsca w Mistrzostwach Polski Młodzików w triatlonie, duatlonie, akwatlonie oraz w turnieju nadziei olimpijskich w triatlonie za trzecie miejsce w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży, sztafet szkolnych w biegach przełajowych oraz w pływaniu stylem dowolnym na 50 metrów. Zofia Staśkiewicz, lekkoatletka, za wysokie miejsca w Mistrzostwach Polski, Klubowej Lidze Młodzików, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz w Mistrzostwach Polski w biegu na dystansie 600 metrów. Karolina Kozłowska, lekkoatletka, za wysokie miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Klubowej Lidze Młodzików oraz w Grand Prix Obornik Memoriał Tadeusza Ratajczaka w Obornikach w rzucie o szczepę. Alan Walkowiak, wicemistrzostwo świata w trójboju siłowym Federacji WPA, kategoria 18-19 lat do 100 kg z wynikiem 527,5 kg.
Jan Sadowski, mistrz Wielkopolski juniorów w boksie olimpijskim w kategorii do 60 kg. Paweł Sadowski, pierwsze miejsce w meczu bokserskim w Ozorkowie, drugie miejsce na Mistrzostwach Wielkopolskich Kadetów w Poznaniu w kategorii 57 kg w boksie olimpijskim. Pierwsze miejsce w turnieju 14. Memoriał Bokserski imienia Zbigniewa Szulczyńskiego i Mariana Akanomia w Zbąszyniu. Nikodem Januszak, indywidualny mistrz Polski Kumite Juniorów w kategorii Open, piąty zawodnik Ligi Światowej Karate Olimpijskiego w kategorii juniorów. Aleksandra Eichler, srebrny medal w piłce ręcznej w ramach 27. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łodzi, rocznik 2006. Oto nasi nominowani. A zwycięzcą w tej kategorii zostaje Alan Walkowiak, wicemistrzostwo świata w trójboju szlomowym. Sportowiec roku w kategorii seniorskiej. I tutaj mamy następujące nominacje. Patrycja Nadłonek, wysokie miejsca w mistrzostwach Polski w żeglarstwie, jacht klasy Słonka w Gdańsku, w Pucharze Starosty Poznańskiego, pierwsze miejsce w memoriale Mariana Jankowskiego w Kiekszu, w Pucharze Prezesa Wielkopolskiego Okręgu Związku Żeglarskiego i w klasyfikacji generalnej w klasie Słonka. Sebastian Nowicki, lekkoatleta. Wysokie miejsca w mistrzostwach Polski w biegu na 1000 metrów oraz memoriale Józefa Żylewicza na 3000 metrów w mistrzostwach Polski oraz 5000 metrów. Pierwsze miejsce podczas City Trial w Poznaniu oraz biegu niepodległości w Obornikach. Kacper Rodak, indywidualny wicemistrz Polski seniorów w kumite do 67 kg w karate olimpijskim. Agnieszka Szymańska, drugie wicemistrzostwo Polski AG Poznań triatlon dystans średni. Wysokie miejsca w zawodach triatlonowych, w maratonach rowerowych oraz w biegu niepodległości w Obornikach. Magdalena Walenciak, zawodniczka, filar obrony w APR Gladiator Oborniki, trenerka w grupach młodzieżowych. Oraz Gabriela Urbaniak, piłkarka ręczna, reprezentantka Narodowej Kadry Polski B, lewoskrzydłowa, piąte miejsce w rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet zdobyte zespołem Młyny Stoisław Koszalin. Trzecia najskuteczniejsza zawodniczka zespołu w sezonie 2020-2021. Trzy razy wybierana do najlepszej siódemki PGNiG Superligi Kobiet. A sportowcem roku w kategorii seniorskiej za rok 2021 został Kacper Rodak. W kategorii sportowiec Masters to Janusz Wolniewicz, Mistrzostwa Europy Quadratlon, sprint w kategorii 70+, srebro. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w pływaniu, srebro oraz brąz. W zimowych Mistrzostwach Polski w pływaniu, srebro i brąz. Gorące brawa.
Łukasz Feliksiak, drugie miejsce Open w 8. biegu przełajowym Capi Grand Prix. Drugie miejsce w murowanej dyszce, trzecie miejsce w biegu przełajowym Andrzeja Szozdy w Poznaniu. Drugie miejsce w biegu podkowy w skokach, trzecie miejsce w wielkiej piątce w Obrzycku, trzecie miejsce w pierwszej budzyńskiej dziesiątce i trzecie miejsce w marcelińskim biegu jesiennym w Poznaniu. Zapraszamy i prosimy o brawa. Sylwia Szuplewska-Larek. Pierwsze miejsce Open w 12. Grand Prix Kaczmarek Electric. Drugie miejsce Open kobiet w lidze zachodniej MTB Milące oraz Brzozowiec. Drugie miejsce w kategorii K4 Bike Adventure w Szklarskiej Porębie. Drugie miejsce Open kobiet w Grand Photo World Service Poland w Nowym Dworze Mazowieckim w kolarstwie szosowym. Gorące brawa. Roman Pietrzak. Mistrzostwo świata na dystansie średnim AGA Quadratlon Czechy. Mistrzostwo Europy na dystansie średnim Quadratlon Węgry. Puchar świata Quadratlon dystans średni kategoria 50. Prosimy o brawa. A zwycięzcą w kategorii Sportowiec Masters zostaje Roman Pietrzak. Serdecznie Państwu gratulujemy. Krzysztof, przechodzimy do kolejnej kategorii. No właśnie, to jest kategoria drużyna roku. A w tej kategorii nominowani zostali Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze i załoga Łukasz Hałasa i Rafał Klejk. Jeden z nominowanych wyłonił się z tego wspaniałego zespołu muzycznego, który umila nam ten wieczór. To ja jeszcze jestem winny Państwu odczytać, za co zostali nominowani panowie. W kategorii senior pilot Łukasz i nawigator Rafał, mikrolotowy Puchar Polski, drugie miejsce w kategorii GL2 wiatrakowce w Zielonej Górze, drugie miejsce mikrolotowy mistrzostw Polski GL2 wiatrakowce w Inowrocławiu, mikrolotowe mistrzostwa Polski, drugie miejsce w Lesznie, mikrolotowy Puchar Polski 2021 roku, pierwsze miejsce GL2 w klasyfikacji ogólnej, wiatrakowce, samoloty, motolotnie. Druga nominacja, Karate Team Oborniki. Drużynowe wicemistrzynie Polski w kata seniorek w karate olimpijskim. Marta Zydorczak, Julia Dziakowska i Zofia Chudzicka. SKS Oborniki. Za Mistrzostwo Świata na dystansie średnim AG Quadratlon Czechy, Mistrzostwo Europy na dystansie średnim AG Quadratlon Węgry. APR Gladiator Oborniki. Za reaktywację seniorskiej drużyny piłki ręcznej kobiet APR Gladiator Oborniki. I SKF KPR Sparta Oborniki. Za sukcesy drużyny juniorów młodszych w roku 2021 prowadzonych przez trenerów Marka Arciszewskiego, Joannę Jarysz oraz Tomasza Witaszaka, mistrzowie Wielkopolski juniorów młodszych w piłce ręcznej, 17 zwycięstw, jedna porażka w całym sezonie. Oto wszyscy nominowani w kategorii drużyna roku. A zwycięzcami została drużyna Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze Łukasz Hałasa i Rafał Klęk.
ostatnia kategoria tego wieczoru, impreza roku. Nominowani to sztafeta Biegamy Pomagamy, impreza charytatywna organizowana przez Obornicki Klub Lekkoatletyczny, z której dochód przeznaczany jest na pomoc potrzebującym dzieciom z okolic Obornik. W roku 2021 w biegu wystartowało ponad 40 sztafet, a cały zysk przeznaczono na rehabilitację chorego Aleksa. Gorące brawa i zapraszamy. Kolejny nominowany to Planeta Szczypiorniaka, całoroczny cykl turniejów piłki ręcznej dla uczniów klas 4 i 5. W roku 2021 impreza zorganizowana została już po raz 9. Z każdą edycją, przyciągając coraz szerszą rzeszę uczestników, zyskała już zasięg ponadlokalny. Autorem i pomysłodawcą projektu jest nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 4 i trener SKF KPR Sparta Oborniki, pan Marek Arciszewski. Gorące brawa! I trzeci z nominowanych to Noc Wojowników 2. Pierwsza w historii Obornik gala sportów walki mieszanych sztuk MMA, zorganizowana wspólnie przez kluby MMA Oborniki i Murowana Goślina Team. Impreza zorganizowana została we wrześniu 2021 roku w Amfiteatrze Obornickiego Ośrodka Kultury i zgromadziła rzeszę ponad 700 widzów sympatyków mieszanych sztuk walki. A zwycięzcą w kategorii Impreza Roku zostaje Planeta Szczypiorniaka. Szanowni Państwo, to były wszystkie kategorie i wszystkie nagrody, które wręczyliśmy sportowcom za rok 2021. Jeszcze raz gratuluję uhonorowanym dziś zawodniczkom i zawodnikom i dziękuję za godne i wyróżniające się reprezentowanie wielkopolskiego sportu. Wszystkim uczestnikom wydarzenia życzę wspaniałych osiągnięć sportowych, sukcesów zawodowych oraz realizacji planów i zamierzeń w codziennej pracy. Bardzo miło nam było wręczać nagrody za 2021 rok i mamy nadzieję, tak jak wspominał pan burmistrz, że następne lata będą lepsze do organizacji tego typu gal i żadne okoliczności zewnętrzne nam w tym nie przeszkodzą. Serdecznie Państwu dziękujemy. White shit, now red my blood, no sleeping, dust on your tippy toes creeping, around like no one knows, think you're so criminal. Brussels on both my knees, for you don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm waiting to my soul, so cynical, so tough guy, like I really rock guy, just in heaven now. Tą nagrodę dostaliśmy za zajęcie drugiego miejsca w Lesznie i to były mikrolotowe Mistrzostwa Polski. Co by nie mówić, w sumie no to sezon był udany, tak. Prawda? Także pomimo tego, że nie doszło do Mistrzostwa Świata, nie doszły do skutku i nie mogliśmy pojechać na Mistrzostwa Świata, to tutaj nasze polskie rozgrywki były całkiem udane, prawda? Ja jestem zadowolony z naszych wyników. Mamy jeszcze trochę do nauki, bo będziemy walczyli o jeszcze wyższe pozycje, ale myślę, że jest dobrze i będziemy się starali dalej. Dziękujemy bardzo za wyróżnienie. Było dla nas to bardzo miłe zaskoczenie. Cieszy imprezy, oczywiście, że jestem zadowolony. Bodajże jest to podsumowanie sezonu 2021, ale kończy się już 2022. Jest to mój najlepszy sezon, przede wszystkim sezon przełajowy. Zdobyłem medal Mistrzostw Polski brązowy na dystansie 4000 metrów.
wszystko od września układało się po mojej myśli, więc jest to takie przypieczętowanie tego wszystkiego, co się dotychczas działo, tych wszystkich lat kariery. No ale tym bardziej, bardzo mnie to motywuje, że mogę też innych pchnąć troszeczkę, przede wszystkim swoich podopiecznych, do tego, że warto się starać mimo upływającego czasu.